Dzień dobry, nazywam się Michał Powratyn. Mamy dzisiaj 12 grudnia 2023 roku, a znajdujemy się we Włostowie przed ruinami dawnego Pałacu Karskich. A znajduję się tu w związku z filmem, który nakręciłem w niedzielę 10 grudnia pod tytułem Pałac Karskich we Włostowie. Historia powstania, rozwoju i upadku. Zapomniałem wspomnieć wspomnieć o dwóch bardzo istotnych faktach w tym filmie i popełniłem jeden dosyć rażący błąd historyczny, o którym tu właśnie chciałem powiedzieć i wyprostować. Zapomniałem wspomnieć, że zbudowany w latach 1854-1860 na zlecenie Stanisława Karskiego pałac został zaprojektowany przez słynnego Henryka Marconiego, słynnego projektanta, który na przykład zaprojektował w Polsce też w Busku-Zdroju budynek sanatorium. O tym zapomniałem wspomnieć. Także zapomniałem wspomnieć o tym, że na przełomie XIX i XX wieku przebudowa, która miała miejsce w tym pałacu, była pod okiem syna Henryka Marconiego, Władysława. W 13 minucie, to drugie co zapomniałem, wyleciało z głowy, w 13 minucie 37 sekundzie wspomniałem o 7 folwarkach należących do Karskich, a wymieniłem tylko 6. Wymieniłem Włostów, Tudorów, Pęsławice, Kurów, Sternalice i Ossolin. Natomiast nazwa folwarku, o którym zapomniałem, to Swojków. I teraz dochodzimy do poważnego błędu, za który od razu przepraszam i jeszcze przeproszę. Błąd, jaki popełniłem, to w 21 minucie i 6 sekundzie mówię, że ze względu na uprzemysłowienie majątku komuniści nie rozparcelowali ani jednego hektara. To jest oczywiście moja pomyłka i mój błąd. Niestety podczas opracowania pomyliłem reformę rolną z 1925 przeprowadzono w II Rzeczypospolitej, która polegała na parcelizacji dóbr publicznych i prywatnych powyżej 180 hektarów, a gdzie nabywcy rozparcelowaną ziemię nabywali za ceny rynkowe. Pomyliłem ją z reformą rolną z 6 września 1944 roku. Nie wiem, jakoś mi się nałożyły po prostu, za co przepraszam. Pomyliłem się z tą reformą, gdzie Polski Komitet Narodowy ogłosił dekret wprowadzający reformę rolną. Dekret ten realizował założenia komunistów, głównie likwidację ziemiaństwa i zdobycie poparcia na terenach wiejskich. Gwoli sprostowania już ostatecznie. Komuniści rozparcelowali majątek Karskich, a ja za swoją pomyłkę przepraszam jeszcze raz. Tyle gwoli sprostowania, tyle gwoli mojej, że tak powiem, erraty do filmu z niedzieli, z 10 grudnia. No cóż, było tych źródeł kilka, po prostu dwie reformy się nałożyły na siebie, stały się jedną w mojej głowie i to jest oczywista pomyłka moja, którą mam nadzieję tutaj zdołałem wyprostować. Jeżeli ktoś dojrzy jeszcze jakieś nieprawidłowości, jakieś błędy lub niedopatrzenia w moich filmach, bardzo bym chciał, żebyście w komentarzach dawali mi o tym znać. Bardzo chętnie będę się poprawiał, bo nie wstyd jest błądzić, wstydem jest nie przyznawać się do błędów i ich nie poprawiać. To tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Dla Studia Opatów sprzed dawnego Pałacu Karskich we Włostowie mówił Michał Powratyn. Pozdrawiam czołem.